głosujecie na Polskę, a nie na żadnego Unijczyka. Na litość boską, tracąc korzenie, tracimy wszystko. Jedno, co mamy, to Polska. To jest kanał Polityka RP. Teraz przed Państwem poseł ruchu Kukiz 15, Marek Jakubiak. Zapraszam. Tak, jestem warszawiakiem, urodziłem się tutaj, spędzę tutaj resztę mojego życia, to jest moje miasto, to są moje uczucia, to jest moja młodość, moje ulice, moja pamięć. To jest wszystko to, co dzisiaj buduje się w zdanie warszawski sen. Bo nie macie pojęcia, jak Warszawa się zmienia, z dnia na dzień się zmienia i to nie jest wcale przed Trzaskowskiego, to jest taka siła inercji. Tu w większości swojej nie żyją lewacy, tylko ludzie, którzy po prostu czasami nie idą do wyborów. Natomiast całe to środowisko, które ja tu w Warszawie reprezentuję, to jest środowisko prawicowe, które się tu urodziło i wstydzi się, czasami wstydzi się, w jaki sposób Warszawę się pokazuje na arenie międzynarodowej. Ale żeby wam to opowiedzieć, to najpierw chcę powiedzieć, że jestem naprawdę szczęśliwym dzisiaj człowiekiem, bo przyszedłem do przyjaciół i wśród przyjaciół najlepiej się czuję. Dziękuję bardzo. Przemek, Sławek, co tu? Janek, Ewa. Proszę, Krzysztof, Darek. Przecież my się już lata znamy, jak nie dziesiątki. Ale to znowu bym powiedział, że musiałbym lata komuś wypominać, a lata lecą dość szybko. Po Janku bardzo trudno się rozmawia, czy przemawia, dlatego że mistrza dogonić, to trzeba co najmniej jakieś Porsche. Natomiast ja powiem wam tak. Ja powiem wam tak, proszę państwa, Warszawa to jest prawie 2 miliony ludzi, to tych oficjalnie zameldowanych. Nieoficjalnie podobno jest drugie tyle. Warszawa ma gigantyczne problemy. Tak jak Janek Pospieszalski mówił i Ewa zresztą mówiła o strefie czystego, proszę państwa, 30% domów w centrum Warszawy ma piece jeszcze. Nie ma mowy o żadnym eko, tu po prostu jeszcze jest prymityw, taki wczesny, z 20 lat. Starzyński to budował, do dnia dzisiejszego tak to istnieje. Część Pragi ma toalety jeszcze na podwórkach, a tenże jegomość Trzaskowski, no może mu taka Warszawa nie pasuje, ale taka Warszawa faktycznie jest. I dziś potrzebny jest gospodarz, który będzie to wiedział, a w warszawiakach nie będzie widział kariery zawodowej. W warszawiakach będzie widział oczy, będzie widział rozum, będzie czuł warszawiaków, ponieważ tu już mieszka kilkadziesiąt lat, prawda Przemek? 27. Proszę państwa, ja będę miał do Przemka taką oto prośbę, że jak już zostanie tym prezydentem Warszawy, a to nie jest łatwy kawałek chleba, bo proszę państwa, otworzyć wszystkie szafy w tym, co tu dużo nie mówić, ogólnokrajowym Urzędzie Pracy Platformy Obywatelskiej, to tam się spotka tylko i wyłącznie ludzi powiązanych ze sobą. I nie będzie łatwo prezydentowi, bo ten prezydent musi mieć zaplecze swoje i zajmując fotel prezydenta będzie naprawdę na gorącym fotelu siedział. Wtedy to wszystko będzie zależało od nas, czy go wesprzemy, czy nie. Nie wystarczy wygrać wyborów, bo prawdopodobnie jest szansa, że Trzaskowski straci ten swój fotel. Natomiast chodzi o to, żeby wejść do drugiej tury, a w drugiej turze wszyscy musimy zagłosować na jednego, bez względu na konotacje, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy to Kukiz 15, czy to Konfederacja, wszyscy musimy głosować na prawą stronę. Nie ma innego wyjścia, nie wygramy inaczej. Najgorsze, to taki wyrzut sumienia, jakby może nie, no ale wiecie, proszę państwa, naszą zadrą, taką ogólnoświatową jest to, że chcemy być Polakami. To nie jest dużo. My tak naprawdę dużo nie chcemy. My tylko chcemy tego, co normalny naród powinien mieć tak po prostu. Chcemy mieć własne państwo, chcemy mieć złotego, jakiego? Polskiego. Chcemy mieć wojsko.
prawda? Chcemy mieć policję. Proszę Państwa, Narodowy Bank Polski. I proszę Państwa, tego nam się odmawia. To dzisiaj się dowiedziałem, że ta dziura budżetowa, proszę Państwa, wzrasta i według jednego z fachowych pism grozi nam już to samo, co było przez OFE. Wtedy nam rąbnął OFE. Ciekawe, co teraz nam rąbnie. Więc myślę sobie, że Donald Tusk, nie kombinuj, patrzymy Ci na ręce. Bo to, że Polska traci płynność finansową poprzez działania tego rządu, już jest faktem. Nie wiem, czy wiecie, że wpływy z VAT-u rok do roku są o 30% już niższe niż w zeszłym roku. Tak więc scenariusz jest krok po kroku realizowany. Moim zdaniem ten scenariusz kończy się na takim wniosku, że zapewne ze strony zachodniej przyjdą tutaj ludzie, którzy powiedzą: my was kochamy, jesteście pięknym narodem, chcemy was ratować, dlatego zamiast złotego polskiego dajemy wam euro i to bez żadnych konwergencji, bez żadnych tam w ogóle, macie euro od nas i wszyscy będą wtedy brawo bili? A gdzie polska godność, a gdzie polski złoty, a gdzie polska historia? Może tam i pani minister Mucha się będzie cieszyła, ale proszę państwa, ja się dowiedziałem ze słów pani minister, że Niemcy nam piszą książki do historii, no, które będą podstawą edukacyjną w szkołach. Na początku mojego przemówienia mówiłem o tym, że już trochę lat mam, ale ja w życiu bym nie wpadł gdzieś tam nawet w zakamarkach umysłu, że można z Niemcami pisać polską historię. Naprawdę to jest dywersja, która do tej pory nie miała żadnego, w żadnym stopniu miejsca w Polsce. To jest po prostu zwykła, czysta dywersja. Dlatego te wybory są tak bardzo ważne. Tak bardzo ważne, żeby wygrać tutaj Polskę i Warszawę. Bo Warszawa, proszę Państwa, jest miastem stołecznym. Bo Warszawa jest sercem w czasie Polski. Warszawa to 30% strat w czasie II wojny światowej. To tu Niemcy, barbarzyńcy się na nas znęcali. I wyobraźcie sobie, że za Platformy Obywatelskiej, to nie jest fake, około 300 pomników męczeństwa narodu polskiego z ulic Warszawy zniknęło. Ponad 300. Jest cisza, spokój, nic, nikt nic nie mówi. A przecież to są 200 tysięcy istnień ludzkich, którzy nie zginęli tutaj w wyniku działań wojennych. Zostali zamordowani przez Niemców. I dzisiaj im to bardzo przeszkadza. Mamy z książek wykreślić Westerplatte, mamy z książek wykreślić, proszę Państwa, bitwy 1939 roku. Nawet słyszałem, że bitwę pod Grunwaldem chcą wykreślić. Dom wariatów. Po prostu dom wariatów. I na koniec chcę Wam powiedzieć, proszę Państwa, że Warszawa jest niemym świadkiem tego wszystkiego. To jest miasto bohater. Otrzymało tytuł miasta bohatera. Nie bez powodu, dlatego że warszawiacy mają charakter i kręgosłup. Wiem, że warszawiacy już krytycznie oceniają pana Trzaskowskiego i pan Trzaskowski doskonale o tym wie. Stąd ten problem, ten most, który się tak zapełnił. Czytałem pełen emocji, czytałem relacje ludzi, którzy będą za tym moście odczuwali, jak on się kiwa na boki. Więc... tylko PO może wchodzić, a my będziemy z kamerami stali. Więc powiem Wam, proszę Państwa, że co szybko to po diable. On to zrobił specjalnie na kampanię wyborczą, ale to w Warszawie, proszę Państwa, to nie ma żadnego dla Warszawy znaczenia. To może dla dobrego samopoczucia. Natomiast jaki problem był zrobić pod spodem linię dla samochodów, a na górze deptak? Przecież można było to wszystko połączyć. I powiem tak, Przemek. Zrób coś dla mnie. Jak zostaniesz tym prezydentem, zrób Aleję Królów Polskich na krakowskim przedmieściu. Tam jest trakt królewski. Tak co 50 metrów tym Niemcom tu przyjeżdżającym, tym Ukraińcom, tym Litwinom, tym wszystkim, którzy tu przyjeżdżają, pokazać, że Polska nikomu spod ogona nie wyskoczyła. Że mamy ich po prostu, dzięki Matejce wiemy, natomiast trzeba ich wszystkich po prostu zrobić Aleję Królów Polskich. I wtedy Polska
stanie się jasnym przykładem, że ma 1000 lat, bo oni nie wiedzą. Oni myślą, że Polska powstała, proszę Państwa, w 20 roku. No. A Polska to my. Polska to każdy z Was osobno. Polska to jest to, co Wy w sercu macie. Idąc do wyborów, pamiętajcie o tym, że głosując na prezydenta Warszawy, głosujecie na Polskę, a nie na żadnego Unijczyka. Na litość boską, tracąc korzenie, tracimy wszystko. Jedno, co mamy, to Polska.